Kurs zorganizowaliśmy przy współpracy z Legią Warszawa, która delegowała m.in. Marcina Żebłakowa, Tomasza Kiełbowicza, Radosława Kucharskiego, ale też w kuluarach pojawił się Henning Berg, który gościnnie przywitał się również z Kevinem Gallagherem oraz Jeffreyem Kenną. Swoim doświadczeniem przybył również podzielić się był selekcjoner Andrzej Strejlał. Gościł również wśród uczestników w zasadzie Adam Matysek, który brał czynny udział podczas wykładów. Chęć odniesienia sukcesu, olbrzymie pieniądze, które weszły do piłki, powodują między innymi, że ten scouting stał się niezbędny, szuka się zawodników i nie ma dzisiaj turnieju, który nie byłby obsadzony przez skautów. Kluby zrozumiały, że departament scoutingu mimo wszystko jest potrzebny w większym bądź mniejszym zakresie, ale to jest ta komórka, która potrafi albo przyciągnąć, albo wyeliminować, bo scouting to nie jest tylko przyjmowanie czy szukanie tych, którzy przychodzą, ale też eliminowanie tych, którzy nie powinni przyjść. Dobrze się to zrealizowało, zresztą skala pytań, różnorodność tych pytań świadczy o tym, że jest to jako pośrednia nawet sala sama z sobą, jak rozmawiała, kierując pytania do Colina, że mają takie i takie spostrzeżenia na podstawie tego raportu, który on przedstawia. Scouting w moim takim przekonaniu tyczył się przede wszystkim indywidualnego podejścia do zawodnika. Tutaj pojęcie scoutingu wylewa się trochę na analizę całego zespołu, trochę statystyk i też pewnych reguł, które obowiązują, ale które tak naprawdę prawdziwy scout nabywa z biegiem czasu, więc tutaj można było ze 2-3 takie rzeczy usłyszeć dosyć ciekawe, które być może do nas czy do mnie by trafiły za 2-3 lata na bazie kilkuset obejrzanych meczów. A tutaj zapisałem sobie i trzymam je, będę je próbował wykorzystywać w dalszych obserwacjach. Dla mnie jest łatwiej, bo ja z tej piłki jestem, tak? Od wielu, wielu lat jako zawodnik, jako trener, dlatego Pewne rzeczy jest łatwiej przyswoić, ale tutaj jeszcze można więcej detali się dowiedzieć i to jest, uważam, bardzo, bardzo potrzebne, jeżeli ktoś chce w piłce funkcjonować jako trener, dyrektor sportowy czy dyrektor scouting. What I've learned today and yesterday is the attention to detail. You know, it's very easy to go and look at a player or a team and just draw your own conclusions. Yes, they play with a flat back four. They have four midfield, they play with two up front. The number 10 is a good player, he shoots from everywhere, things like that. But it's actually the attention, the finer detail of do the fullbacks attack together? Does the centre forward drop into the middle to pick up the ball? Does he link the play well? Does he receive the ball on the half turn? That finer detail makes a big, big difference with the information that you're going to pass on to whoever you're scouting for. Na pewno jest to ciekawa inicjatywa, którą warto by było przełożyć do Kataru, ponieważ tak jak Katarczycy bardzo chętnie pociągają te najlepsze rozwiązania, a z tego co przez 2 lata zdążyłem zaobserwować w Katarze, to na pewno niczego zbliżonego nie było. When I went back from Sopo, you work on what you learned, and I've come back and I've done the same exam, but I've worded everything different. So my basic attention to detail was totally different. The reaction is quite interesting from my point of view. Stood up there just talking away for 5 and 6 hours a day, and the beginning's quite interesting for me and comical because they start off with a serious face and not giving any expression. Then they start going, I can see that point. Before you know it, they start going, hey. Then they get the pen out and they start writing. They realize this is serious. This is good stuff. Można się wielu ciekawych rzeczy nauczyć, bardzo szczerze mądrych. Będę też na pewno namawiał prezesów, żeby jakieś środki większe właśnie też pod kątem takiego scoutingu, szkoleń dla naszych innych pracowników, wyjazdów na mecz, obserwacji zawodników, ponieważ naprawdę widać, że to może przynieść efekty w przyszłości. Nigdy nie analizowałem meczu pod względem indywidualnego piłkarza. Teraz mieliśmy kilka takich filmów puszczonych i jakoś nigdy nie wyobrażałem sobie, że nie patrzę, jak idzie akcja, tylko patrzę na przykład, jak zawodnik się zachowuje, jak jest ustawiony. I już teraz widzę, że każdy mecz, który będę oglądał po kursie, będzie wyglądał dla mnie troszeczkę inaczej. Zauważyłem, że trzeba troszkę inaczej patrzeć na pewne zachowania, nie wiem, zawodników czy taktyczne, nie tak stricte szkoleniowo jako trener, tylko jako typowo scout i jakoś, nie wiem, przydatność danego zawodnika do drużyny. Niekoniecznie trzeba patrzeć na to jakimś takim trenerskim okiem.
Pierwsze wrażenie nieraz, nawet niepomyślne testy nie mogą przekreślać. Szczególnie u młodzieży trzeba być bardzo cierpliwym. Stąd dawałem przykład, że król Centrum Mistrza Świata Grzegorz Lato, Andrzej Szarma, którego ja znalazłem na czwarkach Gdynia Zawiszą Bydgoszcz Gdyni, nie byli w żadnej reprezentacji juniorów, a dostąpili, no chyba nie ma większego zaszczytu, niż zdobyć jednak medal Mistrza Świata i być królem i wicekrólem strzelców, prawda, na Mistrzostwach Świata. Jest w dalszym ciągu zainteresowanie i potrzeba edukacji w tym zakresie, w tym kierunku, także myślimy nad tym, aby w niedalekiej przyszłości po raz kolejny zorganizować edycję na terenie naszego kraju, po czym dalsze działania skierujemy w inne części Europy Wschodniej i tym samym będzie to we wrześniu Słowacja, gdzie przy współpracy również z Federacją Słowacką będziemy organizowali kurs w tej części Europy.